Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj opowiem sobie właśnie pola po soi. Na koncie piękna suma 161 tysięcy złotych. Tak. Taka piękna kwota. Na koncie jest spowodowana tym, że uzbieraliśmy z dwóch tych kawałeczków, czyli tego, na którym aktualnie jesteśmy, i na kawałku, z którego posiedliśmy na odcinku, którego nie dokusiliśmy, zabraliśmy bagatelny, normalnie niewyobrażalną, jak dla mnie, sumę tonażową, czyli 80 ton soi. Jest to kurna abstrakcją dla mnie, że taki tonaż się udało ogarnąć. No ale tam był warunek dobry, bo tam była ogólnik, był nojowica i nawozy. Zwróciło się, co to można powiedzieć, no bo 192 tysiące, równiuteńko właśnie dostaliśmy za swoje, więc to jest kurwa abstrakcja dla mnie. Ale no nic na to nie poradzę, no że tak człowiek był dobrze robi. Tutaj prawiamy na głęboko, naprawdę jednocześnie głęboko tutaj prawiamy. Wszystko mam praktycznie na maksa wciągnięte, ile się dało, żeby z tego względu, żebyśmy mogli sobie tu uprawiać. Poza uprawiam to tak szybko, mimo że jest, nie powiem, jest wymagane wapno. A to jest spowodowane tym, że ja tutaj będę dawał granulowane wapno. Tak, granulowane na szybko, bo tutaj, zarówno tutaj obok, co właśnie, a tak fajnie mi się do pola będą miały jednakową właśnie strukturę obsiewania. Więc tutaj przygotowujemy pod jęczmień. Tu będzie jęczmień, proszę Państwa, tu będzie jęczmień z tego względu, że no gościowi te naprawdę te zboże podpasowały, które mieliśmy, ten owiec, no tak ten owiec go zachwycił, no to soja tym bardziej go zachwyciła, przecież był, widzieliście to na odcinku tego gościa, że przyjechał dwoma zestawami, drugi zestaw jeszcze dowiózł syn jego. I sam był trochę w szoku, że aż taki tonaż był, ale mi fajnie, bo z drugiej strony on się nie będzie martwił teraz o to, żeby mieć właśnie na pasze leściwkę, tak? Więc jemu to pasuje, więc jest luksus. Mi też, bo cena 2400 zł. 2400 zł. Bez żadnego targowania, on sam ten dobrze, nie ma problemu, włożył 182 tysiące, kurwa, gotóweczko. Coś nie kurwa. To można powiedzieć, że gotóweczko to poprzedł w sumie. Ale wiadomo. No wyłożył bez żadnych problemów, bez żadnego zająknięcia. Wyłożył takie pieniądze. I powiedział, że takie towary będziesz miał i masz się, będziesz miał ode mnie naprawdę zarobek konkretny. Bo naprawdę, gościu sumienny, wypłacił zaraz tą gotówkę. Powiedział, że przy mnie to praktycznie przelewał taką bagatelną kwotę, tak? No ale co się dziwić, no tutaj prąd był zacny, ładnie zacny, no jeszcze zostało mi na skuszenia jedno pole, kurwa, to jest w ogóle, nie jest ten sezon na łubin, na swoje łubin, w sezonie, jak tam można powiedzieć, farmingu. No jest w ogóle kolosalny. Żadna taka prawa u mnie tutaj nie oddała w tym momencie. Rzepak w ogóle nie oddał podług tego. Żyto, nie wiem, czy to mieliśmy pszenicę. Pszenica jeszcze jako tako oddała. Bo tam 50 ton. A tutaj z takiego kawałka mieliśmy 80 ton. Ale mówię, tutaj jest brak tego czasu. Teraz mówię, tam granulowane. Dajemy nawozy. Właśnie, typie, wiecie, granulat, wapno, zaraz nawóz pod spód. Tak to powiem, do, jak to powiedzieć, pod korzeń. I w późniejszym czasie, ja mam taki myk, że będę chciał sobie na jesieni jeszcze rozdać nojowice. A to jest w pewnym sensie sprawdzić, czy to by miało przełożenie, chociaż to może być troszeczkę nie tak, jak to powinno być w życiu realnym. Ale chciałbym sprawdzić. W pewnym sensie, czy jeśli dałbym obornika, bo tak mniej więcej, mam powiedzieć, że dwa przejazdy, co drugi przejazd rozrzutnika będzie przejazd beczki, tak mniej więcej wychodzi, aż nie chodzi o to. Ale chciałem dać rozrzutnik, wpakować obornik,
na rzutnik. Na zimę zamiast tego, jakby ten śnieg, powiedzmy w cudzysłowie, topnią. Wiadomo, że to nie będzie parowało cały czas. Ale dać obornik po prostu na... dać obornik na zboże. Zobaczyć, czy też jakiś efekt będzie. Nie wiem, jestem ciekaw tego. Taką ukrywę obornika dać i tadzić. Trzeba testować wszystkie. Ale powtarzam, wszystkie możliwe opcje. Tak to powiem. Więc czemu by nie? Trzeba się uczyć, trzeba się sprawdzać, trzeba testować to wszystko. Tutaj mówię, będzie jęczmień, tutaj i na wszystko. To tylko te dwa pola będą tak teraz, te trzecie tamte z tą soją troszeczkę było aż za nadto tej soi jest. Ale z drugiej strony to tak mi tego plonu mi starczyło. Kasę mam, no to więc prawdopodobnie na 100%, a nie prawdopodobnie, już krowy będą w drugim gospodarstwie. Tylko trzeba nie tak ogarnąć teraz turę do kejca prawdopodobnie, bądź ewentualnie poszukać ładowarki. Do stówki myślę, że jakąś ładowarkę możliwe, że dorwiemy, no bo wtedy chciałbym tutaj wyciągnąć tego mojego kejsa, prowadzić to tamte gospodarstwo i po prostu tam już mieć ten ciągnik. Tutaj jeszcze tego internationala, którego mam z paszowozem, jeszcze go chwilę przyciągnąć, bo tam wiadomo, że jeśli kupię owki na lucie lenim, to jeszcze TMR-ów nie będę dawał, tylko siano po prostu. I tak myślę, że dopiero gdzieś na okres październik, nawet nie, grudniowy, gdzieś tak mniej więcej sezon będę chciał w grudniu kupić paszowóz tutaj do gospodarstwa, a tamten wtedy wyrzucić. W cudzysłowie wyrzucić, na drugie gospodarstwo przerzucić, o, tego są obawami, przerzucić na drugie gospodarstwo i wtedy tam jeszcze temy dla moich krów, które tam będą, tam będzie 30 sztuk, po 6 tysięcy za sztukę plus 3 tysiące transport, więc dużo, niedużo, no wiadomo, tutaj gości ma po labetę, znaczy nabytę, no nie wiem, powiedzieć, przewozówkę na było, ma w ilości 10 sztuk, więc transporty, bo no po 1000 za transport, no, tam to będzie właśnie stąd, z tej firmy, którą mieliśmy kiedyś na odcinku, do której zawoziliśmy z kolei wieki. No to jest tak powiedzmy i odchów, i rzeźnia, i i różne rzeczy. Więc tam właśnie takie coś będzie. Sam to będą te byki, przepraszam, kierowane. Więc trzeba tak jakoś się kombinować. 6 tysięcy, no jest 180 tysięcy, trzeba same teraz jałówki dać. Więc jeszcze teoretycznie zostaje nam 140, około 140 tysięcy nam zostaje, więc ten mój załadowaczka mogłaby tu wlecieć nas lekko, bo podobno jest wieczkami, mimo tego, że no może za dużo nie zapłacę, ale podobno będę płacić dopiero po następnej wypłacie z mleka, więc podobane, że no, nie chcę się wtykać z tego wszystkiego. Ja chyba z tego co kojarzę, już za paszczę zapłaciłem, tak zapłaciłem, bo już miałem przecież 140, 122 tysiące, nie pamiętam dokładnie ile, znaczy 220, 206, 220, coś w tym stylu pieniędzy, więc tutaj jest elegancko. Tak samo jest elegancko, że John Deere spełnia swoje funkcje, które ma przeznaczone, czyli 205 koni, bezorkowiec 3-metrowy, na pełnej głębokości 50 cm. No i idzie. Idzie. Po prostu on idzie. Teraz się nie męczy klas, no bo to jednak 40 koni różnicy, to już jest dużo. Klasę robiliśmy gdzieś na granicach tych 40, to był taki maksów. Jeśli się udało, oczywiście na danej działce. Tutaj zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, no bo to taka trochę lżejsza jest ziemia, ale zastanawiam się nad drugą działką, właśnie tam, co chcieliśmy na odcinku, czy tam nie będzie jakiegoś tutaj problemu, bo tam to jest sporo ciężejsza ziemia do uprawy. Więc się zastanawiam, czy tam to będzie w ogóle miało jakieś tam przełożenie. Czyli za te 50 centów będę mógł sobie bez problemu uprawić, tak? Dlatego tutaj dobrze, wtedy ja nie kupię innego 4-metrowego. Chociaż to tydzień też ten 4-metrowy poszedł, ani na taką głębokość.
ale tak naprawdę wiecie, już nie chcę męczyć tego klasa. Klas praktycznie można powiedzieć, że jak spięty jest silnikiem, tak będzie już spięty do samych końców siewów. No bo po co mam cały czas dać i odpinać. Tak samo prawdopodobnie już nie będę nic orał, tylko będę prawdopodobnie tutaj wszystko robił już bezorkowcem. To co już miałem zamiar zaorać, to już zaorałem, czyli pod rzepaki przede wszystkim. Dopiero później na wiosnę prawdopodobnie, że pług już będzie prawdopodobnie wysprowadzany, więc na razie mamy z głowy. To powie też teraz, że no, fajnie bezorkowcem robić i ten. Ale robię to po to, że biorę wyższe dopłaty. Mam tą uprawę, że w tym roku sobie sieję. Bo się trochę dodatkowałem, w tym sensie, byłem w agencji. Ale to już mam uwagę, że oram się jeden rok bezorkowo, drugi orkowo. I tak na zmianę. Więc tak to będzie mi trafiało. Więc przecież dopiero na wiosnę będzie pod kukurydzę orane. Będzie orane pod soję itp. Teraz dopiero na zimówki właśnie będą bezorkowo. Zobaczymy, to jakieś przełożenie będzie miało, bo jednak soja też była bezorkowo zrobiona. Znaczy orkowo zrobiona. Zobaczymy teraz, to też będzie jakieś przełożenie później się miało. Bo wiadomo, najpierw dopasowało mi mieć działka po działce, teraz same działki mieć dwa razy. Wtedy mieć to przełożenie, czy to bezorkowo by było lepsze, czy nie. Ale wiadomo, to jest trochę też oszczędność czasu, wiesz. No bym nie patrzył. No przy takiej hodowli, to mam jeden budynek, drugi budynek i tu trzeci przecież budynek. Taki pół budynek, tak można powiedzieć. Tam tylko zadania jest na te bydło, ale jest. I to przy tym ogonach trzeba pierniczać, tak? Bo tam tak sobie nie mogę pozwolić na to, żeby sobie tutaj leżeć i ten, wiecie, siedzieć do tych pół, nie wiem, po 2 godziny w nocy i przychodzić do kwaty dojść, później znowu z polei, znowu i tak dalej, bo to też człowiek się wykończy, tak? Mimo tych ciągników, maszyn, które mamy, tak na razie nadganiamy. Jedyne co teraz, to rzutnik trzeba będzie jakiś później pomieszczyć. I prawdopodobnie beczka jakaś już by też się przydała większa. Ktoś nie narzeka na tą beczkę, tak? Na ten rzutnik też nie, bo nie mogę powiedzieć złego słowa. Ale jednak przy takim areale już trzeba ten rzutnik zwiększyć. Tak samo i beczkowóz. Trzeba już będzie już po prostu pomyśleć o czymś takim konkretniejszym, takim gdzieś 16, 18 tysięcy, nawet nie 20 tysięcy przeskoczy, taki konkretny przeskok sobie zrobić. Teraz za, nie wiem, 180, 200 tysięcy za używkę. Nie wiem, tak przypuszczam, nie wiem, musiałbym dokładnie zobaczyć, czy tam jakaś używka taka 20, powiedzmy 18, 20. Chociaż podejrzewam, że też te nie są jakieś też kolosalne ceny takich beczek, bo z tego względu, że jednak dużo ludzi też likwiduje jednak gospodarstwa. Niektórzy sprzedają naprawdę zajebiste sprzęty za duży pieniądz, może nie aż taki, wiecie, że o kurwa, sprzeda za 15 tysięcy ciągnik, kurwa, 160 koni. Nie, no aż takich kurwa laetosów to nie ma, to się nie ma co oszukiwać. Ale no sprzedaje takie adekwatne, niskiej cenie, niektórzy marzyli, więc być może gdzieś tam się trafi jakaś okazja kupić jakiś beczkowóz o dużej pojemności, po prostu tak pod nawet jelenia, tak niech sobie tam dochodzi, wiadomo, że im kupi większe maszyny, no tak jak kupi większy urzędnik, kupi większą beczkę, no to jednak już case nie idziemy takiej roboty, ale już tego przeznaczenia znaczy inaczej. Będzie chyba prawdopodobnie miał pług, jeśli dobrze pójdzie cały czas, a jeśli nie, to już zastanawiam się, czy nie pogadam z chłopakami, żeby mi kupili, tam zamówili, przepraszam bardziej, zamówili mi korpus do pługa i po prostu nie zrobić tego piątki już, żeby też po prostu szybciej to się orało, bo jest możliwość dołączenia piątej skiby, więc to też trzeba dopomyśleć po prostu nad tym tematem, względem tego pługa, żeby po prostu piąta skipa była i żeby nie wiem, jeszcze coś tam ciągniki porobiły. Miałem być fendem robić, ale fend już jest wystawiony. Fend jest wystawiony z tego względu, proszę Państwa, że fend nie spełnia moich norm, które ja, mogę powiedzieć, w pewnym sensie sobie inaczej, to był to ciągnik za nie takie ani za duże, ani za małe ciągnik, pieniądze, bo to 180 tysięcy wyszło z nawigacją ze wszystkim. To się nie ma co dziwić. Sama nawigacja chyba 40 tysięcy do niego kosztowała, to już mało ważne. No i wystawiłem ten ciągnik za 150 tysięcy. Myślę, tak te 15 tysięcy mogę wywołać, bo ktoś powie, no to jemnięty jesteś, kurwa, dałeś te pieniądze i ten. Tak, może i pod względem jestem jemnięty, tak powiem tak kolokwialnie, ale on się sypie, po prostu on się sypie. Wtedy na tym pracy, co go brałem,
Był fajny, piękny, dźwięk zajebisty, wszystko piękne. Ale co się okazuje? Po tym, co miał spięte wtedy, że to właśnie tej maszynie, która teraz aktualnie chodzi John Deere, sypnęła się skrzynia wtedy. W pierwszym momencie wtedy sypnęła, poszła uszczerka pod głowicą. To wiadomo, głowica. Skoplanowanie to TP i TD. To się zna, to wie, o co chodzi. Silnik też był zrobiony. Silnik był też zrobiony, nie powiem. No i później jeszcze, jak przypiąłem, w późniejszym czasie jeszcze by tego bezrokowca, czego teraz pięknie widzicie, no poszła skrzynia. Skrzynia też pakowałem małe pieniądze. Gdzie to jest przełożenie? Jak ja mam pakowywać kurwa ciągnik po to, że go kupiłem nie, na wiosnę, a kurwa patrzę na to, że nie mogę go sprzedać, bo tyle pieniędzy pakowałem, bo tyle tamto. Nie, to jest bez sens. Kupić lepiej ciągnik, nawet już mocniejszy, takie 180 koni, nie wiem, w barwach tego, czy w barwach klasa, po prostu kupić jakiś ciągnik konkretny. No myślę, że te 40 tysięcy, mam nadzieję, że jeszcze sprzedam tego kenta i pójdzie on na po prostu tak zwanego Żyda, pójdzie i będzie z głowy. No bo po co mam strzelać sprzęt, który będzie się walił? Ja w niego walę pieniądze już, kupowałem od niego 60 tysięcy, gdzie tu jest przełożenie. Więc całościowo wychodzi mi tyle, co ja mam ze klasa. Klas dużo młodszy, ładniejszy. To mam powiedzieć, ładniejszy, wydajniejszy mimo wszystko. A no nie ma jakichś tutaj luksusów. No i mam dokładać, no to gdzie? Nie ma sensu, będzie właśnie on sprzedawany i kupywany po prostu inny ciągnik pod tym względem. Czekajcie, ja sobie muszę wyrobić, albo wyrobić sobie ten kawałek. Teraz tak, żebyśmy teraz opuścili tutaj, ja sobie po prostu później będę ogarniał na spokojnie oczywiście tutaj. Tutaj przy miedzach, żeby też się nikomu nie wpierniczyć, chociaż tutaj tak jest, znaczy nie, to jeszcze nie jest, to jest dzierżawa, jak to dopiero będzie wypływana w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku, chyba tak mi się zdaje, ale to już mowa, że na razie mam to, co mamy, kupiliśmy, może użyliśmy kolejną dzierżawę, tak aktualnie tylko dwie dzierżawy, trzy dzierżawy i chyba nastawiam się właśnie nad wykupem dzierżawy po rzepaku, na przeciwko teraz będziemy mieli, właśnie dzierżawej. Tam nie jest duży koszt, więc też pewnie na dniach to wykupiłem po prostu, pójdę do gościa, czy będzie chciał po prostu to sprzedać. Proszę, do pani, tam jest właścicielka, do pani pójdę i czy będzie chciała sprzedać to, bo po prostu jeśli to nie uprawiam, to ja będę chciał to kupić, żeby to zostało wcielone w moje areały. Właśnie i to będzie dobrze. Nie można się oszukiwać, nie potrzeba jest ziemi. Opłaty też teraz być może są jakieś większe. Gdzieś teraz nie. Jeszcze poczekajcie, tak. Teraz to przeliczając na ilość sztuk, przeliczając na to wszystko, to gdzieś po 50 tysięcy, 60, powinniśmy dostać za dopłaty, więc samych dopłat teraz mamy ile. No bo przeliczając na plan, tutaj na ten, to mamy po 80 hektarów chyba. To 20 hektarów myśmy mieli chyba. Tak mi się teraz daje przy uprawku, samej uprawkowej tej ziemi. A więc, nie, 60. 60 hektarów, 200 koni, nie, no jest rzecz, to ale takie maszyny mieć po prostu na takim gospodarstwie, no czyli nie ma co oszukiwać, tylko że może bardziej być problem z tym, żeby wyżywić bydło, ale wiadomo, zależność też jaki jest ok, a ok jest na razie pod względem paszowy nie jest jakoś tam tragiczny, żeby nie mógł sobie wyżywić, nie wiem, 130-160 sztuk bydła, bo jednak mąki zaraz będę przesiała sobie mąki, będę sobie też tutaj kombinował z mąkami. Też się starać po prostu łąki gdzieś indziej nie zrobić, czy nie kupię po prostu gdzieś łąki, nie wiem, to jeszcze tego nie będę, nie będę gdybał, pewnie się gdzieś tam łączki trzeba będzie pooganiać, po prostu żeby tutaj tej ziemi, tych łąk nie zbrakło, no bo raczej pod względem paszowym jako taką kieszonkowym zdaje mi się, że powinno być dobrze, no bo teraz mamy tak, siano kieszonka, która poszła pójdzie 2 miesiące, 3, tak coś w tym stylu, pójdzie cała kieszonka, spokojnie się zastanę, że w ogóle mi starczy, jeśli zaczną się też się nie ukoszę, bo no wiecie, teraz mówię, nie wiem co będzie z tego, bo teraz powoduje co długi dzień, można powiedzieć, w pewnym sensie, już mówiłem, że na odcinku, nie mówiłem,
bo czemu nie soli dalej, bo właśnie popadał deszcz. Tego nie powiedziałem, bo później do poprzednim fragmencie, który nie został wrzucony, bo trochę się zajebałem w akcji, jak tam przygotowywać sobie to zajeba, chciałem mu powiedzieć. I tak to, proszę Państwa, jest. Ja to sobie ogarnąć. Roboty to jest właśnie, a to jak powiedziałem o popo z ziemi, to właśnie to tam tą działkę właśnie tu naprzeciwko, tu, o tutaj, tu. O tą działkę mi chodzi. A żeby ją kupić. A czy tak, wykupić po prostu ją. Właśnie zawiesiłem, o co mi chodziło. Po prostu ją wykupić i mieć to zbanie, po prostu to było w moim areale. Bo chodzi mi też, żeby co do czego tutaj, co jest owiec. Bo jeszcze jest owiec, właśnie. Jest owiec. Właśnie ten owiec, że będzie wykosić. Jeszcze będzie taka możliwość. Owiec i to po tym rzepaku właśnie będę chciał zasiać trawę. Tylko że po prostu teraz prawdopodobnie zasieję sobie jeszcze żytko na kieszonkę. Wtedy dopiero sobie wezmę to ogarnę. Przepraszam. To jest psieki zmęczony, bo to już po live akurat idealnie jest zbylne. Chyba no ci tak. I tak właśnie tak sobie pomyślałem właśnie, czy zasieję chyba żyto. Biorę też żyto i zasieję sobie tamę. Tam nucenę nawet. Zasieję. A żeby to po prostu ten towar był jak najmniej z tego towaru. Może znivelowałem dwie łąki. Dwie chyba łąki, tak. Dwie łąki, jeszcze będzie trzecia zniwelowana. Jeśli dogadam się odnośnie ziemi, która jest naprzeciwko mojego gospodarstwa. To jest moje... To sobie oczko w głowie, które chciałbym tobie kupić, bo wtedy miałbym taki fajny powód z tyłu i z przodu właśnie ziemi. No tak, bo tak naprawdę, żeby mam nie zaugać, patrzcie, patrząc na mój areał, to by było wtedy kupione, tak, to kupione i to by było kupione, wtedy byśmy mieli, nie, przepraszam, tu. To byśmy mieli wykupione, to jest 106 tysięcy. No i tutaj jest 200 chyba coś, nie? 134. Więc całościowo ja muszę mieć 240 tysięcy. Jest to do zrealizowania, to też na dniu dzisiejszym, ale jeszcze nie robię tego, bo tutaj już mam gościu zasiany rzepak prawdopodobnie chyba nawet, więc tutaj nie mogę sobie pozwolić na to, żebym sobie po prostu kupił z polem uprawnym, a po prostu też nie chcę teraz chapać się tej ziemi. Wiesz, wiem, że mimo tego, że za miesiąc, mam to powiedzieć, już wychodzi 25 pani, ale powiedział, że dopóki mi się nie znudzi ten farming i nie znudzi mi się nagrywanie tego farminga, no to ja nie będę tego rezygnował, tak? Bo nie wiadomo, jaka ta piątka będzie w ogóle. Tego nikt jeszcze nie wie tak naprawdę. Są jakieś tam, wiecie, te pak 3, te muku. Co ja powiedziałem? Mało właśnie. Są, ale to wiadomo. Nie ma to przełożenia do tego, jak ktoś odpali, będzie widział to naocznie, tak to powiem. Bo teraz to sobie można gdybać, jak to będzie wyglądało. Będzie TZT, będzie ray tracing, grany, to tamto, santo. No wszystko fajnie, dlatego jest, nie oszukujmy się, dlatego jest potrzebny mocny komp pod farminga w dzisiejszym, w tym momencie, 2070 super, to aż też nie jest jakaś tam wymagająca zbytnio, 2070 super, chyba, 2070, tak, 2070 RTX i chyba i 70 generacji. Dobra, no to nie jest jakaś tam wymagająca dużo, no to jest pod to, żeby ray tracing włączyć. Na minimalne to są i 5 albo 8 generacji, a u mnie to już nie spełnia. Bo ja mam akurat generację chyba 7, chyba że to jest 6 generacja, ale chyba nie. Chyba jest 8 generacja. Właśnie i 5. Więc tu już procesor dlatego już chyba wie, że już nie będzie nie domagał pod tym względem, że już to chyba się wykończył po prostu ten komputer. Żeby już skończyć żywot i iść po stawkę. Aż tak podejrzewam, że jakby po stawkę nie zrobię, bo jeśli gdybym nawet kupił komputer, to pewnie ten zostawię, zrobię do
One to mają, bo dotknę sobie internet, dotknę sobie wszystko z tego względu, że wiadomo co to teraz może być z Windowsem 11, 10, więc no, dotknę po prostu od internetu wszystko, formatuję pewnie go czy tam coś i wypierdzielę go do powodu renderowania filmików. To będzie wszystko. A drugi komp będzie na migrania oczywiście, no w kryptomacie. Takie mam założenie co do kupna komputera i założenie co z tym aktualnym komputerem sobie zrobię. Dobra, tu sobie zrobimy. Powiem szczerze, ładnie to idzie. Bez okopcem naprawdę zajebista robota tutaj idzie. No to chodziło, tak? To założenie tego bez okopca no, jest piękne. Było, ażeby uprościć sobie tę robotę. No i ta robota jest uproszczona. No teraz mówię, no jest uproszczona robota na 50 centów robiona. Tam gdzie niegdzie po tym uprawionym już może widzicie ma jakiś tam problem, żeby to uciągnąć. Ale nie na tyle. To jest 205 koni. To jest 205 koni z 3-metrowym bezorkowcem. To może ma gdzieś tam niegdzie lekko lodyszkę. Ale tam nie czuć go aż tak mocno jak przy klasie. Na klasie no mówię maksymalnie było ustawione 40 i to też nie mówię na każdej działce. Tutaj myślę, że 50 będzie ustawione praktycznie na każdej działce. Wtedy zobaczymy rezultat. Tutaj by się przydało głębosza. Też może zorganizować głębosza, czy się uda mi głębosza zorganizować. I byśmy sobie może przegłumoszowali tę ziemię, bo też przydałoby się przegłumoszować. Tutaj ja przynajmniej odkąd mam tutaj gospodarstwo nie było głęboszowania, więc tu się zastanawiam, czy by tutaj tak właśnie teraz tego nie zrobić, nie wiem, przegłęboszować, pogadać z kimś, kto przyjechał po prostu. Ja już nie będę tutaj cudował, nie będę pożyczał głębosza, nie będę specjalnie może kupywał tego głębosza, bo też nie wiem, czy to będzie u mnie miało przełożenie, więc prawdopodobnie ja sobie tutaj ogarnę firmę, która przyjedzie i to ogarnię ewentualnie. No, wezmę i sam sobie bezokopca wynajmę samego bezokopca i wtedy no jednak czy John Deere czy Klas, no raczej dużego nie będę brał bezokopca, żeby też bezokopca, przepraszam, głębosza, żeby tutaj nie porywał czegoś. No bo tak teraz patrząc subiektywnie, mam teraz 205 koni, przydałby się taki 240. Ale w sumie jak teraz nie mam sprzętu na razie, no bo tarcie, nie mamy sprzętu, tarcie. Mamy tylko pług, jakiś tam czwórkę, mamy rozrzutnik, mamy bez tego, bez rokowca, tylko tyle. Jedyne co jeszcze dostaję po dupie w tym, to dostaję w talerzówce z siewnikiem, to jest naprawdę chuj ciężkie. Dobra, nie przedłużam dzisiejszego odcinka, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, to łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka, na razie, cześć.